Poznaj prawdę o prześladowaniach białej ludności w RPA. Książka Wczoraj i dziś Burów, dostępna na kapitalbook.pl. Dzień dobry. Dzisiaj z nami jest pan Piotr Plebaniak. Pan Piotr znajduje się dokładnie na drugim końcu świata, bo jest w tym momencie na Tajwanie. Dzień dobry, panie Piotrze. Dzień dobry i dobry wieczór. Właśnie, u pana już jest noc, tak? Tak jest. Czyli proszę powiedzieć, jutro wybory na Tajwanie. Tak, po raz kolejny Tajwańczycy wybierają prezydenta. Tym razem jest trzech kandydatów płci męskiej. Poprzednio promowano właśnie to, żeby kobieta była prezydentem, co się udało. Przez dwie kadencje utrzymała władzę pani Tsai Ing-wen z partii postępowo-liberalnej. Tak się określa tą grupę światopoglądową. Natomiast teraz wszystkie trzy partie, czyli dwie główne partie, czyli Partia Narodowa, Kuomintang inaczej, wystawiła faceta. Partia postępowa także faceta i partia taka trzecia, która jest takim odpowiednikiem Tea Party, czyli takiej partii herbacianej, to jest nawiązanie do rewolucji amerykańskiej, mówi o Stanach Zjednoczonych. Taka trzecia siła pojawiła się na Tajwanie i przez ostatnie kilka lat psuje biznes z tym dwóm dominującym partiom, dlatego że taka trzecia siła musi przebić się lepszym kontaktem z elektoratem, a też jest tym czynnikiem takiej kontroli demokratycznej, czy też kontroli społecznej tego, co robią ci dwaj dominujący gracze, którzy już nie mogą cieszyć się taką pełną swobodą i bezkarnością przy rozmaitych, że tak powiem, decyzjach politycznych. No dobrze, to proszę powiedzieć, dlaczego te wybory są ważne z punktu widzenia Polski i może w szerszym kontekście? Tak, no przede wszystkim trzeba powiedzieć, że Tajwan teraz po bardzo długim przekopywaniu się przez rozmaite materiały, ekspertyzy, analizy, Tajwan jest centralnym punktem systemu bezpieczeństwa, które zbudowali Amerykanie na wschodnim wybrzeżu w Pacyfiku, czyli tak zwanym pierwszym łańcuchu wysp. Do tego pierwszego łańcucha należy Korea Południowa, która z punktu widzenia praktycznego jest wyspą, bo jest odcięta całkowicie od kontynentu azjatyckiego, Euroazji. Drugą tą wyspą jest Japonia, trzecią Tajwan. No i dalej mamy Filipiny, czy też Malezję. To jest oczywiście półwysep. Malezja leży na półwyspie natomiast malajskim, natomiast częściej jest też na wyspie, więc mówimy o pierwszym łańcuchu wysp. Więc od lat 50., od początku rozwoju technologii półprzewodników, bo zaraz o półprzewodnikach właśnie sobie powiemy, te państwa stały się celem bardzo rozległych inwestycji firm amerykańskich, które starały się obniżyć koszty robocizny składania urządzeń, które wykorzystują półprzewodniki, przede wszystkim te komponenty nazywamy układami scalonymi. Więc Tajwan, tak samo jak i Japonia, tak samo jak i Korea, na początku były bardzo hojnie obdarowywane inwestycjami amerykańskimi. Dzięki temu wydźwignęły się z kompletnej nędzy, szczególnie to Korea Południowa. To jest masa przykrych i niezwykle też fascynujących historii o tym, jak ten kraj podnosił się z kompletnego upodlenia, bo tak to trzeba nazwać, cywilizacyjnego. Natomiast tu, co tyczy się Tajwanu, odkąd reżim Chiang Kai-sheka, czyli rządu narodowego, który przegrał wojnę domową z komunistami w 1949 roku. Ten reżim przeniósł się na Tajwan czasowo, wtedy myśleli, że czasowo, natomiast przeniósł się de facto na stałe. Reżim ten potrzebował pomocy Ameryki po to, żeby obronić się przed inwazją Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, Armii Chińskiej Republiki Ludowej, która starała się ten Tajwan zdobyć i ostatecznie dobić ten reżim, który przegrał. No, Tajwan był administracyjnie prowincją odzyskano przez Chiny w 1945 roku, czyli z zakończeniem II wojny światowej. Natomiast przez te 4 lata, do czasu ucieczki na Tajwan Chiang Kai-sheka, była to prowincja, jedna z wielu prowincji Chin. Tu już tego wątku nie ma sensu rozwijać. Natomiast historia. Tak. Sednem sytuacji Tajwanu było to, że Amerykanie
widząc stan faktyczny, stwierdzili, że nie ma sensu pomagać Chiang Kai-shekowi. Zresztą tam były rozmaite ciekawe, tak powiem, anegdotyczne nawet epizody tego, co tam się działo, ponieważ obydwie strony chińskiej wojny domowej, czyli także komuniści, byli wspomagani i przez Amerykę, i przez inne kraje Zachodu, ale także, tutaj przede wszystkim tylko komuniści, ze strony Związku Sowieckiego, czyli też z Zachodu z punktu widzenia Chin. I te zapasy finansowania i materiałów wojennych i uzbrojenia były odkładane na czarną godzinę przez między innymi Chiang Kai-sheka, ale też przez inne strony tego konfliktu, bo to nie tylko Chińczycy z tego rządu narodowego, ale i komuniści, ale też te rozmaici wataszkowie, tak zwani warlordowie, to się nazywa fachowo w literaturze dotyczącej Chin. To była cała gmatwanina, cały chaos wojenny, w której wszyscy walczyli przeciwko wszystkim, łącząc się w różne doraźne sojusze. No i generalnie po przegraniu tej wojny domowej, ona jest skomplikowana, więc mieliśmy tutaj przez chwilę odczucie, jak to jest wszystko pogmatwane. Chiang Kai-shek przeniósł się na Tajwan i gdyby nie wybuch wojny w Korei, czyli to są lata 1950-53, to Tajwan był pozostawiony samym sobie i są udokumentowane decyzje polityczne, które do tego ze strony rządu Stanów Zjednoczonych, które do tego zmierzały. Natomiast wojna w Korei zmieniła wszystko i uratowała reżim Chiang Kai-sheka. I Tajwan musiał być w jakiś sposób wspierany przede wszystkim gospodarczo. Stąd właśnie te inwestycje amerykańskie, jeśli chodzi o półprzewodniki. Któryś, żeby nie przedłużać tego, przejdę do sedna, do lat 80. i 90., kiedy Tajwan był coraz silniejszy, jeśli chodzi o zdolność produkowania, wchodzenie na coraz wyższy, tak powiem, czy też na coraz dalsze segmenty tego cyklu produkcyjnego urządzeń elektronicznych. Tajwan bardzo ostro konkurował z Japonią, z Koreą Południową, z Hongkongiem i z Malezją. To są te wszystkie tygrysy Azji, których bardzo dotknął tak zwany wielki kryzys w połowie lat 90. XX wieku, czyli 20 lat temu. 20? Tak, 30 temu, przepraszam. I wtedy pojawiły się Chiny. Ja dosłownie dwa dni temu przeprowadziłem wywiad z dyrektorem generalnym tej partii, tej malutkiej partii, tej trzeciej siły. Wywiady moje przeprowadzone przeze mnie ukażą się w Rzeczpospolitej na początku przyszłego tygodnia. I oni powiedzieli bardzo ciekawą rzecz. Mi się zawsze wydawało, że Tajwańczycy, czy też Chińczycy przebywający na Tajwanie, bo to też jest skomplikowana sprawa tożsamościowa, ale tajwański płacił olbrzymie, inwestował olbrzymie kwoty w Chinach po to, żeby tam zbudować coś, co było dla nich samych konkurencją, czyli mówię w tym kontekście geopolitycznym. To znaczy biznes tajwański szukał taniej siły roboczej, bo już na samej wyspie macierzystej na Tajwanie ta siła robocza była coraz bardziej kosztowniejsza i Chińczykom stwierdzili, że będą pomagać od mniej więcej połowy lat 80. I rozmawiałem z człowiekiem, który pamiętał tamte czasy znakomicie, miał 60 parę lat, właśnie ten dyrektor zarządzający całą partią. I on stwierdził, że pomagali wtedy Chińczykom, bo Chiny były wtedy biedne i nie spodziewali się tajwańscy biznesmeni, kiedy rozpoczynali inwestycje, a sumarycznie te inwestycje do dnia dzisiejszego to jest około 200 miliardów dolarów, przy czym część tej kwoty nie jest w niej uwzględniona inflacja, więc te olbrzymie kwoty były inwestowane bez obawy, że nagle Chiny wyrosną na poważnego konkurenta, który, i mówię teraz już o czasach dzisiejszych, przechodzi do pozostałych najważniejszych tych etapów produkcji półprzewodników, czyli do produkcji najbardziej zaawansowanych. No i teraz to są już zupełnie czasy współczesne, czyli czasy, w której dominuje całkowicie na rynku tych najbardziej nowoczesnych półprzewodników firma TSMC, czyli tajwański producent półprzewodników. To jest firma, która dostarcza Tajwanowi 30% przychodów z eksportu. To jest firma, która dominuje na rynku najbardziej zaawansowanych półprzewodników, czyli tych, które decydują też o przewadze technologicznej armii Stanów Zjednoczonych. I firma TSMC produkuje na dzień dzisiejszy 92% tych wszystkich najbardziej zaawansowanych półprzewodników.
W związku właśnie z tym, przepraszam, to tak długo trwało, ale zaraz na pewno pan zada mi szczegółowe pytania, ja skończę tą główną opowieść. W związku z tym, chociażby z tego punktu widzenia, dopóki w Stanach Zjednoczonych albo w jakimkolwiek innym miejscu nie powstanie ośrodek produkcyjny mogący zastąpić producentów tajwańskich, nie jest możliwe, żeby Amerykanie odpuścili Tajwan, a z drugiej strony Chińczycy nie mają żadnych nagłych potrzeb zmuszających ich do decyzji polegającej na dokonaniu inwazji militarnej na Tajwan. No i tak wygląda mniej więcej w skrócie cała sytuacja na dzień dzisiejszy. No dobrze, a czym tak naprawdę różnią się ci kandydaci, tak? Czy jest kandydat proamerykański i prochiński, czy mniej więcej tutaj nie ma to jakiegoś większego znaczenia? Ma bardzo duże znaczenie. Problem jest skomplikowany, więc trzeba go naświetlić w sposób precyzyjny i bardzo zalecam uwagę, dlatego że to, co teraz powiem, pozwoli państwu po prostu zrozumieć wszystko to, co się dzieje dookoła. Partia Kuomintang to jest partia założona po obaleniu dynastii mandżurskiej powiedzmy z grubsza 100 lat temu, w 1911 roku. I to jest partia narodowa, która planowała skopiować, czy też przenieść na grunt chiński zachodni, liberalny, wzorowany na amerykańskim, system polityczny i system społeczny. Kontrkandydatem do tego systemu społecznego, do którego miały być zmodernizowane Chiny, był projekt Związku Sowieckiego, czyli projekt komunistyczny. Komuniści wygrali na kontynencie, przegonili Chiang Kai-sheka na Tajwan. I teraz dziedzicem tych idei liberalnych, ale też to są idee narodowe, jest partia, która nazywa się Kuomintang po polsku i po angielsku i KMT, to jest przez K jak Katarzyna. Natomiast w transkrypcji chińskiej jest to zaczyna się na literę G, nieco skomplikowane, ale nieistotne. Natomiast ta partia, to po pierwsze są ci reprezentanci reżimu Chiang Kai-sheka, którzy przybyli na wyspę, która już była zasiedlona. To nie było tak, że to tutaj ganiali tylko ci aborygani, których zdjęcia wykonuję przez ostatnie lata. Być może coś widział w internecie, polecam. Bardzo są portrety aborygenów. Natomiast partia Kuomintang, to są tak zwani, w nomenklaturze tutaj w nazewnictwie używane tutaj na miejscu, to są tak zwani ci, którzy urodzili się na zewnątrz prowincji, czyli są de facto elementem obcym. Oni ustanowili nową stolicę w Tajpej na północy Tajwanu, wyspy Tajwan, proszę sobie zerknąć na mapę, i byli konkurencją do tego, aby stworzyć główny ośrodek cywilizacyjny na tej wyspie, po tym jak ona wróciła z rąk japońskich do rąk chińskich, przypominam to w roku 45. W związku z tym ci z zewnątrz narzucili swój system polityczny, narzucili swoje struktury władzy i mówiąc krótko, wzięli pod buta wszystkie te struktury i wszystkich tych ludzi, którzy sobie tutaj spokojnie żyli. I mówię tu o ludności chińskiej, która migrowała z prowincji Fujian, przylegających, która jest ulokowana na kontynencie tuż obok Tajwanu, tu mówię już na kontynencie władanym przez Chińską Republikę Ludową. I w takiej sytuacji ci, którzy byli już na wyspie, którzy byli gnębieni przez ten reżim, przecież był tak zwany biały terror na Tajwanie, jak ktoś sobie zechce poszukać, czy to nawet w Wikipedii, czy gdziekolwiek indziej. Biały terror ustanowiony właśnie przez Kuomintang, czyli przez tych przybyszy, do tego, żeby tamtych już dawnych lokatorów Tajwanu, też chińskich, trzymać pod butem. I w chwili, w której Tajwan się demokratyzował w latach 80., kiedy skończył się stan wojenny i zostały zalegalizowane partie opozycyjne, pojawiła się siła polityczna w postaci Demokratycznej Partii Postępu, która jest odpowiednikiem amerykańskiej Partii Demokratycznej, czy też naszego PO, powiedzmy, jeśli chodzi o światopogląd i rozmaite jego niuanse, łącznie z wspieraniem ideologii, czy to lewicowych, czy to genderowych, czy tym podobnych. I to jest ta opozycja tych dwóch partii, która ze sobą na zmianę walczy, tak jak czy to jest w Polsce, raz PO rządzi, raz PiS rządzi, czy w Stanach Zjednoczonych na zmianę demokraci i republikani. I teraz odpowiadam wprost na pana pytanie, co znaczą te wybory. Otóż okazuje się, że przez ostatnie 8 lat dominacji politycznej tej partii postępowo-liberalnej
doszło do, teoretycznie oni powinni mieć przewagę, są świetnie zorganizowani. W czasie uzyskiwania dostępu do tych osób, które udzieliły mi wywiadu, miałem okazję z pierwszej ręki przekonać się, w jaki sposób funkcjonują struktury władzy wewnątrz tych partii. Najbardziej skostniałą jest niestety Kuomintang, który mi jest światopoglądowo najbliższy. Natomiast no, bardzo trudno uzyskać kontakt. Zachowali się niemalże obcesowo niektórzy reprezentanci rozmawiający ze mną, z którymi próbowałem umówić się na wywiad. Natomiast reprezentanci partii tej postępowej są zorganizowani marketingowo, jeśli mówię o marketingu wyborczym. Jeśli chodzi o kontakt medialny z takimi przedstawicielami prasy, jakim ja jestem w kontaktach z nimi, no różnica była kardynalna. Ta trzecia mała partia jest finansowana z kolei zupełnie inaczej. Nie ma kontaktów, nie jest wspierana przez taki establishment biznesowo elitarny, jeśli chodzi o te, jeśli chodzi o rozległość swoich koneksji, jeśli chodzi o zdolność prezentowania społeczeństwu swoich idei, swoich pomysłów na przyszłość Tajwanu. No i w związku z tym, że dominowała partia, już teraz ponownie przepraszam jeszcze raz za tą dygresję, odpowiadam bezpośrednio na pana pytanie. Ta partia demokratyczno-postępowa, czyli liberalno-postępowa w naszej nomenklaturze polskiej, ponieważ dysponowała, że tak powiem, dominującą rolą w zarządzaniu tym, co się dzieje na Tajwanie, no popadła czy to w dekadencję, czy to wszystkie wady wynikające z braku rozliczalności i została przyłapana na, czy też straciła swoją popularność ze względu na liczne kontrowersje, jeśli chodzi o korupcję, jeśli chodzi o sprzeniewierzanie publicznych pieniędzy, jeśli chodzi o wydawanie bez żadnej kontroli tych publicznych pieniędzy, i jest wszelkie prawdopodobieństwo, że przegra teraz te wybory prezydenckie i władzę zdobędzie Kuomintang. I teraz różnica, jaka jest względem Chin kontynentalnych, które tutaj zaraz z całą pewnością w trakcie wyborów, czyli już jutro, zaczną robić jakieś demonstracyjne loty samolotów wkraczających w strefę identyfikacji powietrznej Tajwanu, czy też jakieś ewentualnie ćwiczenia rakietowe. Nie sądzę, żeby do tego doszło, do takiej eskalacji tych teatralnych gestów, podkreślam, teatralnych gestów. Natomiast Kuomintang jest partią związaną z tą ludnością Han, która jest świeżo przybyła, która ma świeższe kontakty z tak powiem, z kulturą i identyfikacją tożsamościową chińską, czyli ludności etnicznej Han. To jest dłuższa rozmowa na oddzielne połączenie wideo. Natomiast ci postępowo-demokratyczni to są ci, do których należą między innymi były prezydent Tajwanu Chen Shui-bian, który w 2007 roku próbował zapisać Tajwan do Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych organizacji międzynarodowych, co spowodowało tak, zadrażnienia, mówiąc delikatnie, z Chinami. Natomiast Kuomintang, czyli ci, którzy prawdopodobnie w jutrzejszych wyborach wygrają, to są przede wszystkim grupy biznesowe, które inwestowały te olbrzymie pieniądze, o których mówiliśmy, na kontynencie kontrolowanym przez Chińską Republikę Ludową, a w związku z tym oni mają większe tendencje i tak są postrzegani w narracjach tutaj politycznych, w mediach i w tym, jak myślą o tych wszystkich sprawach zwykli mieszkańcy Tajwanu. To jest partia, która ma tendencje zjednoczeniowe, które ma w planach, czy też w jakichś deklaracjach na wpół wypowiedzianych, to, że w którymś momencie Tajwan pokojowo zjednoczy się, czy wróci do macierzy, jakkolwiek to nazwać, z Chinami komunistycznymi. No problem polega na tym, takiej narracji, czy też jeżeli są to rzeczywiste plany, takich planów Kuomintangu, jest to, co zdarzyło się w Hongkongu w 2019 roku. No Hongkong został przekazany z powrotem, zwrócony Chinom w 1997 roku i deal między Wspólnotą Brytyjską, czy też Imperium Brytyjskim, jakkolwiek to nazwać, Wielką Brytanią w Polsce się to nazywa, Zjednoczone Królestwo, to jest prawidłowa nazwa. Deal między Zjednoczonym Królestwem, oddającym Hongkong z powrotem we władanie Chin, był taki, że Hongkong będzie miał dużą swobodę, jeśli chodzi o utrzymanie pewnych instytucji demokratycznych, takich jak wolność słowa, obieralność urzędników państwowych itd., itd. Natomiast 2019 rok jasno pokazał wszystkim, przede wszystkim Hongkongczykom, że zostaną zintegrowani z tą macierzą chińską komunistyczną wcześniej. No i to z punktu widzenia Hongkongczyków jest obniżeniem rangi cywilizacyjnej tego państwa miasta, dlatego że nagle wracają są przyłączani do
społeczeństwa, które z ich punktu widzenia, wychowanych, wykształconych w cywilizacji zachodniej w ramach tradycji tych instytucji, takich jak właśnie obieralność urzędników, takich jak działanie samorządów, takich jak wolność słowa, która jest niezwykle ceniona i na Tajwanie, i w Hongkongu, wszystko to się ucięło. I dla Tajwańczyków to jest bardzo poważne ostrzeżenie, że jakiekolwiek próby integracji pokojowej skończą się tak samo jak w Hongkongu. Nagle te umowy pisane czy niepisane, czy podpisane w jakichś tam porozumieniach międzynarodowych, stracą ważność wobec sytuacji de facto, że nagle Chińczycy stwierdzą, że walą pięścią w stół, zamykają mordy Tajwańczykom, którzy się przyzwyczaili do tych swoich swobód, i nagle się skończy wielki sen o demokracji. Więc Tajwańczycy są świetnie, znakomicie poinformowani, a poinformowani są znakomicie dzięki znakomitej właśnie tutaj działalności marketingowej, polityczno-marketingowej tej partii liberalno-demokratycznej. W związku z tym jest taka walka, prawda, że jest ta partia liberalno-demokratyczna, która jest bardziej skłania się za zachowaniem status quo, to jest oficjalnym, ale bardziej, jeżeli już dochodziło do jakichś rodzajów, do jakichś kroków w kierunku niepodległości Tajwanu, czy też bardziej sformalizowanej tej niepodległości, bo de facto Tajwan jest państwem suwerennym, ma własną walutę, policję, wojsko, prawda? Jest podmiotem geopolitycznym, który nie jest rozpoznawany po prostu ze względu na zagmatwaną sytuację. Natomiast, część Chin chyba robią wszystko, żeby nie był uznawany, tak, na arenie międzynarodowej. No problem, to też jest, nie chcę już przedłużać, bo długo cały czas ja sam tutaj mówiłem państwu, natomiast śmieszne są na przykład incydenty takie, w których być może to jest wina tłumacza, ale nie mam ani jednego zarejestrowanego, natomiast czytałem w opracowaniach ekspertów amerykańskich, że Chińczycy przejmują w czasie swoich, że tak powiem, głoszenia swoich własnych chińskich narracji, czyli chińskich komunistycznych narracji Pekinu, przyjmują nomenklaturę Zachodu, która mówi o aneksji, o ewentualnej aneksji Tajwanu przez Chiny kontynentalne. Natomiast z punktu widzenia prawa międzynarodowego nie może być mowy o aneksji z tego powodu, że Tajwan nie jest, albo ani nigdy nie był niezależnym państwem, tylko jest oderwaną prowincją w wyniku niesfinalizowanej wojny domowej. Natomiast Chiny posługiwały się czasami właśnie terminem aneksja, który jest sprzecznym z ich własnym poglądem na tą sprawę, więc przepraszam, ale to jest zabawne. Więc generalnie, żeby już podsumować, czyli inaczej jest taki z naszego punktu widzenia taki jak gdyby konflikt narracyjny, bo partia narodowa jest bardziej tajwańska partia narodowa, która nazywa się partią narodową i jest siłą polityczną na Tajwanie, jest za przyłączeniem się do Chin, natomiast za bardziej odrębnością tą polityczną, także kulturową i cywilizacyjną od Chin, jest partia, która jest w Polsce byłaby kosmopolityczna, bardziej tak jak Platforma Obywatelska czy Koalicja Obywatelska jest, prawda, jest ta proeuropejska, jest bardziej za sfederalizowaniem Unii Europejskiej i polskim statusem jako nie państwa suwerennego tam we wspólnocie narodów, tylko właśnie bardziej pozbawionego swojej podmiotowości. Panie Piotrze, ale czy te wybory mogą zmienić coś, jeżeli chodzi o politykę międzynarodową mocarstw, czy jest to po prostu kolejne wybory, które nie zmienią żadnych, nie niosą ze sobą żadnych jakichś poważnych konsekwencji? Żadnych zwrotów akcji dramatycznych nie będzie, dlatego że wszystkie siły polityczne i każdy jeden pojedynczy polityk tutaj na Tajwanie zdaje sobie świetnie sprawę, że jakakolwiek zapoczątkowana przez niego narracja skierująca Tajwan na stronę formalnego zadeklarowania niepodległości skończy się gigantyczną awanturą, taką jaką miała miejsce w 1996 roku, kiedy były wybory tajwański prezydent Lee ubiegał się o reelekcję i wtedy nastąpił kolejny, trzeci kryzys w cieśninie tajwańskiej, takie są kolejne kryzysy nazywane. Problem polegał na tym, że prezydent reelekt wyemitował spot wyborczy, w którym była zainscenizowana inwazja chińska na Tajwan. No to dało mu oczywiście procenty i rzeczywiście dzięki temu, według ocen ekspertów, wygrał tą reelekcję. Natomiast doprowadziło to do tego, że Chińczycy się bardzo zdenerwowali i rzeczywiście zaczęli ćwiczenia rakietowe i ostrzał wokół wyspy, który doprowadził do bardzo poważnych tąpnięć na giełdzie tajwańskiej, na giełdzie papierów wartościowych. I generalnie powstały bardzo poważne zaburzenia funkcjonowania całego organizmu gospodarczego tajwańskiego.
A ponieważ Tajwan jest gospodarką typowo nastawioną na eksport, która jej funkcjonowanie, poprawne funkcjonowanie zależy od tego, że ten handel trwa cały czas niezakłócony, no to tak już żartobliwie w tym, co piszę, czy zawsze udzielam wypowiedzi, zawsze mówię, że prędzej taki polityk natychmiast zostanie powieszony na najbliższej latarni przez jego własnych przyjaciół i kolegów, dlatego że po prostu zepsuje im biznes. Reasumując, Chiny mają dwa takie wydarzenia, które z całą pewnością spowodują ich rzeczywistą, a nie teatralną reakcję, jeśli chodzi o kwestię Tajwanu. Pierwsze to jest, tak jak tutaj przed chwilą mówiłem, że jakakolwiek czynność mająca sformalizować niezależność, niepodległość Tajwanu, to powoduje reakcję Chińczyków. Drugą rzeczą byłoby stacjonowanie amerykańskich wojsk na terenie Tajwanu, co na dzień dzisiejszy od bardzo dawna nie ma miejsca, właśnie ze względu na to, że Chiny mają takie warunki narzucają takie warunki negocjacyjne w całej tej sytuacji. No problem jest taki, co mówiliśmy przed chwilą, że Tajwan jest de facto, z punktu widzenia prawa międzynarodowego, które Amerykanie łamią, może tutaj świetny przykład ze współczesnej afery, jaka ma miejsce w Polsce teraz, jeśli chodzi o aresztowanie dwóch posłów, żeby... Tajwan z punktu widzenia prawa międzynarodowego jest częścią Chin. Natomiast siła narzucenia swojej woli geopolitycznej, z woli narracyjnej Amerykanów za pomocą swoich lotniskowców, siła Amerykanów sprawia, że Tajwan jest tym takim wychylaczem z tego balansu geopolitycznego, w tym sensie, że tworzy taki flashpoint, czyli potencjalny punkt wybuchu konfliktu, dlatego że tworząc takie punkty, Amerykanie po prostu trzymają cały świat w uścisku swojej woli geopolitycznej. W związku z tym, dlatego są Chińczycy tak bardzo zdenerwowani, dlatego jest to dla nich punkt nie tyle może honoru, ale punkt potwierdzający ich prestiż i coraz bardziej rosnącą siłę geopolityczną, także siłę militarną, że odzyskanie tego Tajwanu jest dla nich jakby takim symbolem. To jest też kwestia demonstracji swojej siły oddziaływania. Tajwan dla Chińczyków jest, przejęcie Tajwanu byłoby potwierdzeniem tego, że oni są na tyle silni, że byli w stanie doprowadzić do końca proces zjednoczenia Chin, czyli stworzenie, objęcia swoimi rządami, mówię o rządzie w Pekinie, czyli rządzie Komunistycznej Partii Chin, wszystkich terytoriów, jakie kiedykolwiek były chińskie. Tu widzimy echo rozmaitych takich mitów założycielskich, czy też mitów motywujących wielkie mocarstwa. Czy to mówimy o religii muzułmańskiej, która mówi, że wszystko to, co kiedyś było muzułmańskie, to jest muzułmańskie i jest do odzyskania. Tak samo Związek Sowiecki miał taką prerogatywę geopolityczną, że wszystkie ziemie, które kiedyś były zajęte, a co prawda utracili do tej pory, to dawniej też są zajęte. Takie punkty to teraz też powinny być rosyjskie i są traktowane jako rosyjskie. Chińczycy dokładnie mają to samo i jeśli chodzi o kontakty z Rosją, o dokładnie te same terytorium wokół rzeki Amur, tutaj od wschodniej części, prawda? Znamy ten temat. Tak, więc to wygląda na tą chwilę. Będzie ktokolwiek wygra, jakikolwiek polityk, jakakolwiek opcja polityczna, nikt tej opcji nie pozwoli, ani przede wszystkim sama ta opcja nie pozwoli sobie na to, żeby dokonać jakiejś dramatycznej zmiany. Okej. Okay. A panie Piotrze, bo w ogóle ile pan lat już jest tam na Tajwanie? 19. 19, no, czyli doskonale pan zna tą lokalną specyfikę. Jeżeli chodzi o kwestie międzynarodowe, tutaj będzie status quo, a na ile może zmienić się sytuacja wewnętrzna? No, problem Tajwańczyków jest taki, że mieszkańcy tutaj, ja rozmawiam z nimi bezpośrednio i w relacjach takich, w których oni mówią dokładnie to, co myślą, a nie mówią to, co jakiś obcokrajowiec oczekuje, że usłyszy. Więc mam tutaj, że tak powiem, kanał dostępu bezpośrednio do tego, co oni rzeczywiście myślą, poza tym wszystkim dekorum, prawda, udawaniem, że chcą tak albo nie inaczej, albo że są, uznają się za Tajwańczyków albo za Chińczyków. I no generalnie mam ten wgląd, mogę sobie, po tych tylu latach. Jestem z nimi bardzo mocno zintegrowane. Więc oni sobie zdają sprawę, że jedyna szansa przetrwania ich sposobu ich życia, no prawda, czyli demokracji, a strasznie są dumni z tego, że
w przeciwieństwie do Chin mogą pyskować na swojego prezydenta, ktokolwiek nim jest, prawda? To jest ta wolność, którą niezwykle sobie cenią i dostrzegają, że to jest ich zasadnicza różnica cywilizacyjna, różniąca ich właśnie od Chińskiej Republiki Ludowej. Więc oni sobie świetnie zdają sprawę, że muszą siedzieć cicho, nie wychylać się i czym dłużej tak będzie się działo, tym jest większa szansa, że to utrzymanie status quo pozwoli im dalej wychowywać swoje dzieciaki, dalej ciężko pracować, żeby jakoś to było i nie myślą, wypierają wszelkie myśli o tej przyszłości. Moje próby, nie chcę ich dręczyć nawet, próbując ich w jakiś sposób wycisnąć z nich odpowiedź, ale robiłem to wcześniej, więc wiem jak reagują i co o tym myślą. No, starają się nie myśleć. No, to jest tak, jak ktoś jest chory na podejrzenie raka albo jakiejś innej choroby potencjalnie terminalnej, prawda? No, to stara się myśleć o czymś innym. No, tak mniej więcej to wygląda. Mentalnie, tak w duszy Chińczyków. Istotny jest wewnętrzny ten konflikt, o którym pan mówił, między ludnością, która przyszła tak z Komintangiem, a ludnością miejscową. Czy to jest faktycznie taki bardzo ostry podział, czy to tylko uzewnętrznia się w przypadku wyborów? Kiedyś tak, ale to wszystko się rozmywa z tego powodu, że no, pokolenia, które tutaj przemigrowały w 1949 roku, to już jest ponad 70 lat, ci ludzie, którzy rzeczywiście wtedy uciekli, no już poumierali. Ja miałem tak jako ciekawostkę, przepraszam, może wyjdzie tu moja perfidna natura, miałem takiego profesora, który uciekł z prowincji Shandong, on miał chyba z 80 czy 90 lat, jak 7 i 8 lat temu był nauczycielem na moich studiach doktoranckich. No i on już wtedy, to było mniej więcej 7, 8, może nawet 10 lat temu, no tak, bo rzeczywiście 10, natomiast on był już stary, na wykończeniu 80 parę lat, była taka śmieszna sytuacja, że miał zwyczaj, i to jest właśnie ta anegdota z mojej strony nie do końca może elegancka, miał zwyczaj, że mówił bardzo szybko, bardzo z wielkim zaangażowaniem, a potem zamierał. No i ja pozwoliłem sobie taki na żart do kolegów Tajwańczyków z ławki, umarł. No, po prostu no, był na takim stopniu braku rzeczywistej zdolności kontaktowania z bieżącą sytuacją polityczną na Tajwanie. Także no, oni przekazali to pierwszemu pokoleniu, prawda, tą pamięć historyczną, tą żywą pamięć tego, że ci komuniści, co są źli, musimy bronić Tajwan. Natomiast te nowe pokolenie, które urodzone jest w latach 50., 60., 70., też już ma swoje lata, więc to młode pokolenie, które wchodzi teraz, dochodzi, zaczyna zajmować stanowiska władzy, jest tym głównym nurtem życia gospodarczego, biznesowego, czy jakkolwiek byśmy to nazwali, no oni już tego nie pamiętają. To nie jest ich świat i mają swój własny świat, w którym identyfikują się nie jako Chińczycy mieszkający na Tajwanie, tylko jako Tajwańczycy. To też jest temat na osobną rozmowę, myślę. Okay. Także ten konflikt wygasł tak naprawdę. Nie jest on już tak drastyczny, nie jest tak emocjonalny. To były czasy dawne, teraz są czasy nowe. Dobra. Panie Piotrze, na koniec proszę powiedzieć, bo mówił pan przed tym, jak żeśmy rozpoczęli nagranie, że pisze pan nową książkę. Jest pan autorem licznych publikacji, więc o czym będzie teraz ta książka i kiedy możemy się jej spodziewać? Tak. W tej chwili jest dostępne Prawidła geopolitycznej gry o przetrwanie. Tam jest duży rozdział o Tajwanie i o tym właśnie, jaka jest logika decyzyjna i Tajwańczyków, i Amerykanów, i Chin, i Chińczyków na kontynencie, jeśli chodzi o to, jak rozgrywać sytuację Tajwanu. Natomiast teraz ze względu właśnie na sukces tych prawideł geopolitycznej gry o przetrwanie, kończę już i będzie ta książka wydana pod koniec lutego, książkę pod tytułem Oni albo my. O tym, jaka jest logika konfliktu i jakie są możliwości stron Chin zmagających się ze Stanami Zjednoczonymi, ale jednocześnie patrzę z zupełnie innego punktu widzenia, dlatego że definiuje cel geopolityczny Chin nie jako przezwyciężenie potęgi Stanów Zjednoczonych i uniezależnienie się od instrumentów oddziaływania Stanów Zjednoczonych, ale celem Chin jest, i udowadniam to w książce, mam nadzieję, ja wiem, że to udowadniam, bo znam teraz wszystkie przemyślenia stron, celem Chin jest obalenie 500-letniej dominacji cywilizacji zachodniej nad światem. I to jest coś, co dotknie bezpośrednio nas, Polaków, dlatego że co prawda nie jesteśmy tym głównym nurtem cywilizacji zachodniej, prawda? Nie jesteśmy silnym mocarstwem takim jak Francja, czy była Wielka Brytania, czy teraz jakim są Stany Zjednoczone, ale bez nich, bez na przykład siły gospodarczej Niemiec, my jako ten partner Niemiec, czy jako podwykonawca Niemiec,
padamy z nimi i tracimy zdolność zdobywania zasobów niezbędnych nam do przetrwania. Także jest wiele bardzo nie do końca pozytywnych, tak grzecznie powiem, aspektów całej tej sytuacji, które musimy rozumieć jako Polacy, mimo tego, że jesteśmy, że tak powiem, na uboczu tego wielkiego konfliktu. Okej, czyli najnowsza pana książka będzie dostępna w lutym, a wszystkie pozostałe można kupić również u nas w księgarni kapitalbook.pl. Tak jest. Dziękuję panie Piotrze za rozmowę i na pewno do zobaczenia. Ja też dziękuję, do usłyszenia.